Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z gry Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas. Dzisiaj ukończymy sobie cały siódmy wymiar w wersji na odwrót. Przynajmniej taki jest plan, żeby wszystkie dostępne tutaj cztery poziomy w odwrotnej wersji rzeczywiście ukończyć. Mamy wszystko w normalnej wersji już zrobione, więc teraz zobaczymy, jak będzie kolejny filtr graficzny wyglądał. Gdzie są poukrywane też klejnoty, no bo wiadomo, że są w innych miejscach. No a oprócz tego zagramy sobie na początek tym klasycznym Crashem. Później nam się odblokują kolejne skórki. W sumie będziemy mieli okazję nowe dzisiaj też przetestować. Tak więc zaczynamy od skoku do przeszłości. Powiem wam, że ten filtr trochę takie sprawia wrażenie, jakby pokolorowane to było po prostu kredkami. I chyba tak najlepiej to można tutaj opisać. Aczkolwiek widzę, że ciężko będzie niektóre elementy dojrzeć w ten sposób. W ogóle ciekawe jest to, że dookoła mamy tak jakby niezakolorowane elementy, a to co jest w centrum ekranu, to co jest najważniejsze, jest kolorowe. Ale patrzcie, że niewiele rzeczywiście widać. Swoją drogą tutaj idealnie pasuje klasyczny Crash do tego filtra. Podajcie znać, jak się wam podoba. Ale zauważyłem, że na górze na przykład, jak mamy ten wcześniej owoc Wumpa, teraz inny owoc, to zdecydowanie jest to mniej widoczne niż w normalnej wersji poziomu. Mam nadzieję, że będę w miarę dobrze wszystko pamiętał, bo prawdę mówiąc tutaj łatwo jest coś przeoczyć, a nie jestem pewny, czy będę w stanie, kurczę, tak absolutnie wszystko dokładnie zapamiętać. No dobra, zobaczymy. Na razie lećmy sobie tutaj, tylko kurde, muszę uważać, bo od razu zginąłem. Wobec tego zrestartowałem poziom, żeby jednak mi się tutaj zresetował też licznik tych zgonów. I teraz spróbujemy w dobrym momencie wyskoczyć, tak żeby tutaj... O właśnie, przejść wtedy, jak te przeszkody nam się ukrywają. I wówczas możemy wszystko zabrać. Tylko nie zapomnijmy o jeszcze jednej skrzyni, którą możemy sobie zgarnąć. Ona była tam ukryta wcześniej po lewej stronie, teraz po prawej, skoro wszystko jest w odbiciu lustrzanym. I proszę bardzo, tutaj jest oczywiście również to ukryte. 11 skrzyń. Ogólnie to są poziomy, przynajmniej na razie, które nie miały zbyt dużo tych skrzyń do znalezienia, więc miejmy nadzieję, że nie pominę, ale faktycznie jak patrzę, jak się potrafią te elementy zlewać, no to troszeczkę mam wątpliwości, czy uda mi się wszystko odnaleźć. No i szukajmy też klejnotu oczywiście. Szczególnie, że coś może być gdzieś tam poza widokiem, poza ekranem tak naprawdę. Dodatkowe życie poprosimy. I tu będzie mały kłopot, bo kurczę, mamy tę sekcję zręcznościową. Łatwo się będzie pomylić. Na początek nie jest jeszcze źle. Aj, jeszcze tutaj na lewo musiałem, kurczę. No ale dobra, teraz nie będę restartował poziomu, zobaczymy. Maksymalnie 3 zgony możemy mieć. W razie czego będziemy powtarzać po prostu. Teraz to najważniejsze dla mnie jest to... A patrzcie, przeskoczyłem to jakoś. Nie wiem, jak to się stało. Ale to w takim razie teraz zginiemy i jeszcze raz spróbujemy. Pewnie będziemy mieli więcej zgonów, ale dla mnie najbardziej kluczowe jest to, żeby teraz przy tym podejściu zgarnąć wszystkie skrzynki, co mam nadzieję, że mi się uda. Dobra. Tutaj, teraz na prawo. Za późno, ojejku. Jak na złość. Teraz musimy tyle tych żyć stracić. Trudno się mówi, próbujemy raz jeszcze. Nie czekać za długo. Teraz się udało. Dołem, zbieramy skrzynkę. I tutaj parę skoków. Kurde, i dookoła niezakolorowane te rzeczy. Ciekawie to wygląda. Zwłaszcza teraz, jak widzimy te tło. No dobra. Lećmy dalej, tym razem w lewo, a nie w prawo. Zobaczmy standardowo, czy na górze czegoś nie ma ukrytego, ale nie tym razem. I tu muszę uważać, bo to
to nie dość, że mamy zapadające się platformy, to jeszcze możemy oberwać. Na przykład tutaj jest ta lawa. Nie no, powiem wam, że naprawdę ten filtr graficzny przypadł mi też do gustu. Spokojnie mogę zaliczyć ten filtr do takich, które mi się podobają bardzo. Ciekaw jestem, jakie są wasze odczucia. Wiadomo, że nie jest to może najbardziej czytelny filtr w tym momencie na świecie, ale ciekawie się to prezentuje rzeczywiście. Na pewno całkiem oryginalnie. I naprawdę, no, jak ulał pasuje Crash tutaj w tej wersji klasycznej. Aczkolwiek dzisiaj sobie pogramy już w nowych skórkach po przejściu tego poziomu. A, dobra, bo tutaj było kombinowanie. Czekajcie, zróbmy to tak. I teraz, tutaj było dużo kombinowania z tymi skrzynkami czasowymi. Muszę bardzo szybko ruszać. Oj, źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Dobra, zdążyłem. Teraz tutaj po lewej będzie wykrzyknik. I lecimy dalej. Dzięki temu, że tamten wykrzyknik, tamtą skrzynkę właściwie rozbiłem, to tutaj się coś jeszcze pojawiło więcej. Tu będziemy mieli drogę powrotną. Na razie to my ruszajmy tędy i rozbijmy pozostałe skrzynki z tej prawej strony. A teraz tylko powrót. Całkiem bezpiecznie. Dostajemy się na górę i też muszę się tutaj bardzo pospieszyć. Dobrze, udało się. Mamy wszystkie 23 skrzynki. No i przynajmniej w teorii nadal te 3 zgony, więc jeszcze możemy sobie pozwolić na kolejny klejnot, ale troszkę się obawiam, że to nie będzie takie proste. Zwłaszcza, że tutaj mieliśmy ten motyw z tymi platformami, które się zapadały. Zwalniamy oczywiście czas w takiej sytuacji. I teraz trzeba jeszcze wrócić. Okej, to nie będzie łatwe. Dobra, jeszcze jedna skrzynka tam zostaje do rozbicia. Tutaj na razie nitro się pojawia. I szybko, na drugą stronę. Okej, nie jest tak źle. Ważne było to TNT zostawić, żeby teraz się nitro rozbiło przy okazji. Chociaż nitro mogliśmy też rozbić przy pomocy zwolnionego czasu, jakby nie patrzeć. Okej, tutaj muszę zadziałać z tym. Tak jest. I to samo tutaj. No dobra. I tam pamiętajmy, że pod koniec był taki motyw z tą sekcją zręcznościową, że musieliśmy dużo skakać. Właściwie to nie tylko skakać, ale i też dostać się na tę rurkę. Czy jakkolwiek to nazwać. Dobra, tutaj spróbujmy. Tak jest, w dobrym momencie trzeba było się wycofać. I teraz tutaj, kurczę. Na spokojnie. Już bym, kurde, prawie naskoczył, ale nie możemy tutaj tego robić absolutnie. Powoli. Tak jest. I teraz spróbujmy tutaj jakoś, kurczę, ale nie będzie to takie proste. W dobrym momencie tylko. Tak jest. Jeszcze bym sprawdził jedynie na górze, czy czegoś nie ma. Tylko, że to... A, bo tu musiałbym się tędy dostać ewentualnie. Nie, czego nie ma. Ale to muszę od góry właściwie naskoczyć. No, tylko jak to zrobić? Tak jest. I teraz tutaj. Aj, mogłem się wycofać. No właśnie. Chyba jednak w innym momencie przeskoczę. Teraz. No, już się bałem, że nie zdążę, ale udało się jakoś. Spoko. 96 skrzynek. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. To jeszcze mieliśmy skakać. Ok,
Okej, zmieniać właśnie pozycję. Aj, i mamy czwarty zgon, czyli będę musiał to jeszcze powtarzać. Dobra, grunt, żeby zdobyć wszystkie skrzynki. Mam nadzieję, że to się uda. Myślałem, że trzeba jeszcze przeskoczyć na prawą stronę, ale jednak nie. Tutaj dopiero skaczemy. Wcześniej, po drugiej stronie, czyli w tym przypadku po lewej, był ukryty klejnot, a teraz go nie ma i się obawiam, że już ominęliśmy to gdzieś, bo to już końcówka poziomu, tak naprawdę. No dobra. Tutaj zdecydowanie nie będzie tego klejnotu, więc nie wiem, gdzie to ominęliśmy, ale najważniejsze, że jest odwrócony klejnot za wszystkie skrzynki zdobyty. Więc tutaj mamy to z głowy. No i właśnie, dwa klejnoty jeszcze, za maksymalnie trzy zgony i za ukryty klejnot. Żywa skamielina, to jest ta nowa skórka dla Crasha. To powiem wam tak, powtórzę to sobie, chociaż od razu bym może tą nową skórkę wybrał, albo dobra, zostawimy to sobie na kolejny poziom. No powiem wam, że jeśli chodzi o ten ukryty klejnot, no to nie ukrywam, że nie dałem rady go znaleźć na własną rękę. No bo to w tym miejscu, gdzie wcześniej próbowałem nawet tutaj sobie skoczyć na skrzynkę i stąd przeskoczyć, ale okazuje się, że jest to jeszcze wyżej. I trzeba tak sprytnie tutaj przeskoczyć z tej skrzynki ze strzałką do góry, a ponieważ nie jest to wcale takie proste, to nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby samemu się tego domyśleć. Tym bardziej, że z daleka niespecjalnie widać nawet ten klejnot. Tak więc musiałem zasięgnąć pomocy do internetu po raz kolejny. No i teraz już tylko ruszamy do końca tego etapu. No jeszcze po drodze zginąłem. Oczywiście nie zbierałem wszystkich skrzynek, no bo nie o to tutaj teraz chodziło. Tylko o to, żeby mieć maksymalnie 3 zgony, no i znaleźć ten ukryty klejnot, więc tutaj mamy to już za sobą i możemy przejść dalej. Tak więc możemy sobie teraz pozwolić na zmianę skina. Żywa skamielina, proszę bardzo. Crash teraz wygląda jak jakiś zmutowany dinozaur. Ciekawe swoją drogą, jak to się będzie prezentować właśnie przy tym filtrze graficznym. No bo przed nami jurajski impuls. A dobra, to tutaj nie sprawdzimy akurat tego Crasha, bo będziemy grać tylko i wyłącznie Cortexem. Let's see how these prehistoric predators like my blaster's new settings. Nowa skórka Crasha będzie musiała zatem poczekać do następnego poziomu. A tymczasem tutaj będę teraz musiał uważać jako Cortex, bo dużo tutaj było tych skrzyń ukrytych gdzieś na górze, kiedy to musieliśmy najpierw jakiegoś przeciwnika zamienić w to galaretowate coś i dopiero wtedy mogłem wybić się naprawdę wysoko. Tutaj też będziemy to oczywiście wykorzystywać. Sprawdzajmy też ewentualnie na przykład tutaj właśnie, czy czegoś nie ma, ale chyba nie tym razem. A, bo to po prostu zniszczmy w ten sposób. Pamiętajmy, że Cortex ma jednak... They laughed when I added blockification. Well, who's laughing now? Me. Pamiętajmy, że Cortex ma jednak trochę inne umiejętności. Jest często tutaj problem, żeby trafić w coś z tego jego blastera. Można sobie oczywiście poradzić, ale momentami z pewnymi problemami. No, naprawdę chciałbym trafić tę skrzynkę. Okej. Tutaj nie ma jeszcze jakiejś ukrytej? Nie, najwyraźniej. Ostrożnie też z tymi przeciwnikami, z tymi roślinami plującymi kwasem. No i co, w pierwotnej wersji poziomu tutaj na dole mieliśmy klejnot, teraz oczywiście będzie gdzieś indziej. Nie ma tutaj żadnej skrzynki akurat. Ruszajmy w takim razie na drugą stronę. Okej, to nitro też rozbiję od razu, chociaż na końcu chyba normalnie jest skrzynka zielona z wykrzyknikiem. Dobra, tutaj jeszcze mamy wysoko właśnie jedną skrzynkę przy okazji. A,
To widzę, że nawet ta roślina też może zniszczyć nitro przy dobrych wiatrach. Tymczasem, jeśli chodzi o skrzynkę, chyba jeszcze raz będę musiał sobie pomóc tutaj. Zamienimy cię ponownie. O, teraz jest troszkę wyżej. Nie! Już myślałem, że spadnę. Ale tutaj to powinno wystarczyć chyba, dokładnie. Teraz na drugą stronę szybko. W dobrym momencie oczywiście. Pełno tych skrzynek nitro jeszcze. I znowu kolejna roślina. To tu właśnie chyba akurat na górze mieliśmy tę jedną skrzynkę, ale poczekajcie. Zobaczę, czy jeszcze czegoś z tyłu nie było. Chyba nie. Tak mi się wydaje. No, mam nadzieję, że to wszystko rzeczywiście. Tu jeśli chodzi o te skrzynki, lepiej je najpierw porozbijajmy, żeby zebrać jak najwięcej owoców. Aby ich tutaj nie brakowało na koniec poziomu. Teraz możemy dopiero ruszać dalej. A jak tu się... A, dobra, bo na tym mogę się zatrzymać jeszcze, spoko. Najpierw zbierzmy to, bo tutaj będę musiał i tak jeszcze wrócić, prawda? Teraz zobaczymy. Dzięki temu właśnie pojawiły się te skrzyneczki, ale jeszcze wracamy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Dlatego, że tu jest jedna skrzynka. Dobra, normalnie lądujemy. A tam na górę dostaniemy się później. Tak jest, udało się. Znowu uważać tu, żeby wybić się do góry, a jednocześnie nie zapomnieć o tej skrzynce jednej. Dokładnie o tej. I tutaj też w dobrym momencie przemieniać akurat tych przeciwników, żeby dostać się na drugą stronę. Ewentualnie jeszcze rozbijemy właśnie tutaj nitro, żeby problemu nie było. Ale powiem wam, że ten filtr to też mogą boleć wręcz oczy w niektórych momentach, bo jest tak momentami jaskrawo. Troszeczkę to może przeszkadzać, powiedzmy, komuś. Dobra. Jeśli chodzi o tę skrzynię, to zaraz do niej dofruniemy. Wow, prawie bym tam oberwał. Muszę uważać. Dobra, zamienimy cię tutaj. Dostaniemy się na górę, kurde. Mało brakowało. Okej. Teraz dopiero wyżej. Naprawdę jeszcze nie było nigdzie klejnotu. Niespecjalnie widać, niestety. No, tak naprawdę mniej więcej połowa poziomu za mną w tym momencie. Może trochę więcej niż połowa. I've never tried a volcano lair. Do good guys have volcano lairs? Much to learn. I ten Cortex, który uważa się za super bohatera. A nie tam jakiegoś złoczyńcę. Dobra, 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 tutaj. Zgarnijmy maskę. No i teraz, żeby dostać się na drugą stronę, będziemy musieli pokombinować z tymi przeciwnikami. A, tylko że... Nie, nie powinienem tego tak robić. No teraz chyba nie trafię. Mogę oczywiście próbować. Ale nie, wydaje mi się, że za wysoko jestem. Czyli wracamy. Tak jest. I teraz zamieniamy tutaj tego przeciwnika, ale w kamień. A nie w tą galaretowatą substancję. Bo muszę mieć możliwość zatrzymania się i dopiero tutaj tą galaretowatą wersję zamieniamy. Spoko. Oj! On second thought, no volcano lair. I can feel my nostril hairs sizzling. Ale panie i panowie, tutaj akurat mamy dobrze widoczny klejnot na górze. Dobra, tylko muszę tutaj zadziałać, bo patrzcie, że jest TNT. Czekajcie. Załatwmy tego przeciwnika, żeby nam nie przeszkadzał. Muszę tak przeskoczyć, żeby nie dotknąć tego TNT. No chyba, że spróbujemy przeskoczyć tędy.
Nie wiem, czy tak da radę. Oj, chyba da radę. Okej. Właśnie o to mi chodziło. Dobra. No to grunt, że mamy to w takim razie. Jezu, jeszcze nie zamieniać go z powrotem. Bo będzie problem, zwłaszcza, że tutaj mamy jeszcze kolejnego. Trafić go za chwilę. Tak, żeby nie przeszkadzał, a jednocześnie zobaczyć, czy wyżej nie ma ewentualnie jakiejś skrzyni w końcu tutaj. Wydaje się, że nie. No dobra. To już rzeczywiście ostatni fragment poziomu. Tutaj chyba niczego ukrytego nie było, ale sprawdźmy na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o te skrzynki, to takie rozbijemy z góry. To będzie najprościej. No i tutaj, żeby się też nie pomylić, bo można łatwo coś przeoczyć. Dobra, najpierw zamieniamy ciebie. I teraz tak. Tutaj na drugą stronę. Trafić tę skrzynkę. Będziemy musieli szybko tutaj. Wyżej niczego nie ma, prawda? Haven't seen mushrooms that big since I left the Gigantizotron running overnight. Okej, to teraz tutaj musiałem przejść na drugą stronę i dopiero lecimy. A, jeśli chodzi o tych przeciwników, to też dobrze zadziałać tutaj. Może być w ten sposób, powiedzmy. Okej, ta skrzynka zniszczona i teraz na drugą stronę się tylko dostać. Zaczynając jeszcze od dołu tutaj. Dajmy temu przeciwnikowi troszeczkę podlecieć bliżej. I teraz szybko tutaj. Super. To by było na tyle. Aj, bo nie pamiętam, jak tutaj wyglądało na dole. Aha, mieliśmy zwykłe skrzynki. Trzeba uważać. Tak jest, w ten sposób to zrobić, żeby nie spaść tam. No i to już jest koniec poziomu. Więc udało się. Mam nadzieję przynajmniej, że niczego nie zostawiliśmy. Oczywiście. Czyli tutaj nawet relikt idealny na maksa nam wpadnie. Znaczy wpadnie, już wpadł wcześniej. A tutaj tylko powtórka. No bo mamy wszystkie skrzynki bez zgonu. Żywa skamielina, tym razem Koko. Trochę jak właśnie taki zmutowany dinozaur, ale najpierw w kolejnym etapie będę musiał sprawdzić jeszcze tego Crasha. A zatem nie zmieniamy jego skórki, pozostajemy przy tej aktualnej, której jeszcze nie mogłem tutaj sobie przetestować. A teraz mamy zryw dinozaura, czyli ten poziom, gdzie uciekamy przed dinozaurem. I to jest skórka, którą tutaj mamy do odblokowania. Która mnie mocno interesuje, bo wygląda co najmniej dziwnie. No to mamy Crasha w dinusiowym wydaniu. Jeszcze będę musiał oczywiście koniecznie te skórki sobie sprawdzić w normalnej wersji poziomu, żeby lepiej móc docenić wygląd tych postaci. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, tak czy siak. Dobra, to tutaj sobie zbierzmy jak najwięcej owoców stąd i dopiero będziemy ruszać. Troszeczkę się tego poziomu obawiam, z tego względu, że jednak ta ucieczka przed dinozaurem do najłatwiejszych wcale nie należy i tam łatwo jest o zgony, kiedy chcemy też wszystkie skrzynki zdobyć, a ponieważ mimo wszystko akurat ten filtr nie jest jakiś super czytelny, to się troszkę obawiam, że możemy coś się zostawić. No ale zobaczymy, jak będzie. Na razie skupiam się właśnie głównie na tych skrzynkach, bo nawet może być więcej zgonów, a później możemy sobie poziom powtórzyć. Dobra, tutaj klejnotu nie ma ukrytego. Wow, a to tak jest. O mój Boże. Już nie wiedziałem, jak się ruszyć. Żeby mi się tutaj krzywda nie stała. Na szczęście nic złego nie miało miejsca. No dobra, jeśli chodzi o te skrzynki tutaj, to trzeba jedynie uważać na nitro. No i teraz, kurczę, mamy motyw jeszcze z tym przejazdem.
Dobra. Spróbujmy. Jejku, za późno. Chciałem skoczyć, ale zrobiłem to rzeczywiście zdecydowanie za późno. No dobra, to raz jeszcze. Tylko, że kurczę, straciłem już jedną szansę. Tutaj podmianka właśnie. Aj, źle. O jedno za dużo. No, coś mi się wydaje, że będę to jeszcze musiał powtarzać. Dobra, to jeszcze raz tutaj. Teraz zamieniamy w ten sposób. Okej, zostawiamy tak jak jest. I teraz będą podmianki. Na górę też. Dobra. Jeszcze całkiem dobrze to pamiętałem. Wyżej klejnotu nie widać. Rozbijamy zatem te skrzynki i dopiero checkpoint. No i będzie pierwsza ucieczka przed dinozaurem. No to uwaga. Skupmy się, żeby zebrać wszystkie skrzynie. A jednocześnie nie zwolnić za bardzo. Pospiesz się, Crash, pospiesz się. To nie są, kurcze, żarty. Jezu, jeszcze te nitro tutaj wszędzie. A tutaj pamiętajmy, że Dingodile troszeczkę nam pomógł. A właśnie, teraz tutaj. Jakby się tam dostać. Nie chciałbym tego rozbić. Mieliśmy skrzynkę na górze, ale to w normalnej wersji też. I nie ma, o dziwo, sekretu. Myślałem, że może być tutaj, ale jednak nie. W takim razie lecimy od razu dalej. I tu jest ta sekwencja, gdzie tylko ruszamy w jedną stronę, ale uważamy jednocześnie na pułapki. Nie, nie wierzę. A miałem się zatrzymać, szczerze mówiąc. Miałem takie coś z tyłu głowy. Kiedy jednak widziałem, że nie ma tego bombla, to myślałem, że jednak mogę ruszać. A tutaj tak średnio wyszło. To oznacza, że mam już 3 zgony, więc raczej nie obejdzie się bez kolejnych powtórek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tutaj będzie już chyba prościej. Bo jeszcze na TNT mogę się troszeczkę zatrzymać. No i dobra. Zawsze przed rozbiciem checkpointu wolę, żeby na wszelki wypadek TNT też się rozbiło, żeby wszystko poprawnie się nam tutaj naliczyło. Chociaż myślę, że twórcy raczej zadbali o to, że nam się poprawnie naliczają skrzynki, nawet jeśli się bardzo spieszymy. Dobra, tutaj trzeba uważać, bo będzie dużo przeskakiwania z miejsca na miejsce i uważania na te metalowe skrzynki. Czyli to też rozbijamy. Trzeba będzie dostać się tam chyba na górę, z tego co pamiętam. Tylko że tutaj z prawej strony. Wcześniej w normalnej wersji. Oczywiście z lewej musieliśmy iść. Teraz tutaj na odwrót. Dzięki temu mogę wrócić jeszcze do środka. No i tutaj przede wszystkim. To nam ujawnia kolejne skrzynki w dalszej części tego bonusa. Dobra. Okej, bo to było w ten sposób. Czekajcie. Zniszczmy normalnie te zwykłe skrzynki. I teraz lecimy. Dobrze. Tutaj niby nie muszę tego rozbijać w ten sposób. Ale przynajmniej więcej owoców sobie zgarniemy. No i proszę, dało radę. Czyli wszystko zgodnie z planem. No, wydaje się, że nie tak dużo do końca, ale kiedy jednak mamy z tyłu głowy to, że nie można teraz zginąć, jeśli chcemy klejnot, to jest problem. Okej. Tutaj właśnie uważać na te skrzynki, które są porozmieszczane też na górze. Czasem trzeba kręciołkiem jeszcze sobie pomóc dodatkowo. Ale jeszcze ten poziom mamy trochę bardziej na świeżo w pamięci, prawda?
Tylko że teraz wszystko jednak w odwrotnej wersji. Okej. Tutaj kurde, żeby za dużo się nie zatrzymywać. Okej. No, gorsza będzie ta ostatnia ucieczka na pewno. Teraz tutaj pytanie, czy nie ma wyżej. Nie no, wydaje się, że ponad TNT nie mamy. Wiecie, może znowu jest tak, że trzeba naprawdę wysoko przeskoczyć. Ale to się nie uda. Nie no, niczego mi tutaj nie zebrało. Mam nadzieję w takim razie, że to nie tutaj. I będziemy mogli normalnie kontynuować. No tu oczywiście też nie będzie, prawda? Nie może być w tym samym miejscu, co w normalnej wersji. I teraz tu jeszcze uważać. Kolejne pułapki. Dobra. A tam gdzie pojawia się następna? Przed tymi skrzynkami. Dobra, też warto pamiętać. Spokojnie. Opóźnione te skoki, ale po to, żeby idealnie wyliczyć czas. Tak jest, uda się to. No kurczę, jesteśmy tak blisko końca, już naprawdę. Chciałoby się to zrobić. Dlatego teraz weźmy wszystko, postawmy na inną kartę, ale kurde, źle, fatalnie to wręcz zrobiliśmy. Wpadłem na te grzybki i przez to tak zwolniłem, prawda? Czyli trzeba będzie powtarzać. Kurde, a co ja teraz zrobiłem? Bardzo mocno się zatrzymałem. Ale mam nadzieję, że jeszcze źle nie będzie z tego powodu. O dziwo, na szczęście. Ojejku, nie. Akurat w tamtej części poziomu to nam się troszeczkę zatrzymuje ten dinuś. Dobra, 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 bo tutaj muszę szybciej. Mi się kurczę pomieszało, że tutaj będą te skrzynki w powietrzu, ale one są dopiero w kolejnej wersji poziomu, tam gdzie Dingodilem też działamy. No, a tutaj mamy wszystko na szczęście. Czyli podobnie jak na pierwszym etapie, jeśli chodzi o ten odcinek, tutaj brakuje mi tych dwóch ostatnich klejnotów, jednego ukrytego, no i tego za maksymalnie 3 zgony. Dobra, to tym razem ja sobie przejdę jeszcze na mapę świata. Dlatego, że chciałem sobie wybrać jednak tym razem Coco i wypróbować właśnie tę skórkę w jej przypadku. Dokończymy sobie teraz ten poziom, zbierając pozostałe dwa klejnoty. Powiem wam, że chyba z 40 minut się naszukałem ukrytego klejnotu i go nie znalazłem, więc znowu poszukałem lokalizacji w internecie i okazało się, że po raz kolejny jest to niesamowicie mocno ukryte. Tutaj mamy checkpoint, gdzie jechaliśmy sobie po tej, nie wiem czy to jest lina, czy cokolwiek, jak to nazwać, ale tutaj jesteśmy tuż przed pierwszą ucieczką przed dinozaurem i zanim ruszamy dalej, to okazuje się, że tu jest ukryty klejnot. Więc kompletnie poza naszym polem widzenia. I mówię, z 40 minut chyba tego szukałem. Na własną rękę nie udało mi się tego znaleźć. Teraz tylko ruszamy do końca tego poziomu, żeby zaliczyć to z maksymalnie 3 zgonami. Tu mnie złapał dinozaur. No co ja zrobiłem? Okej, były 2 zgony po drodze, ale ogólnie udało się. Nie zbierałem teraz oczywiście wszystkich skrzynek. A to po to, żeby zebrać po prostu pozostałe klejnoty. I to się udało. Pora zatem na kolejną zamiankę postaci. Na Crasha ponownie, ale tym razem balonik. Okej. Trochę creepy to wygląda. Ale dobra, niech będzie. Jeszcze z chęcią sobie właśnie wypróbuję te skórki w normalnej wersji poziomów. No tutaj mamy wszystko, czyli jeszcze tylko nam została zablokowana droga. Zaczynamy w takim razie od Dingodile'a oczywiście w tym przypadku.
i zwracać szczególną uwagę po raz kolejny na to, co się dzieje dookoła tego poziomu. Tam na pewno nie można zapomnieć o pewnych takich miejscach, gdzie rzeczywiście dość mocno były poza głównym polem widzenia jakieś skrzynki do zdobycia. I mam nadzieję, że niczego tutaj nie przeoczymy mimo wszystko. Nawet i tutaj mamy skrzynkę trochę bardziej oddaloną, ale to nie problem. Żeby wszystko ładnie porozbijać i dostać się dalej. O, to było tutaj? Nie, to jeszcze nie jest to miejsce, bo tutaj na razie mamy takie dwie skrzynki. I patrzcie, że kurde, czasem nie niszczy mi tej skrzynki po drugiej stronie. Dobrze, że teraz się udało, bo inaczej by trzeba było powtarzać całość od nowa. Ale tu jest taki motyw, że mamy właśnie te rzeczy. O nie! Nie wiem teraz, czy ja zdążę. O, proszę. No bo właśnie, tutaj po obu stronach mamy skrzynki. No musiałbym teraz jakoś do nich doskoczyć. Dobra. Teraz, żeby się jeszcze też udało. Poczekamy tylko na platformę najpierw. Okej, czyli bez tych skrzynek TNT też da radę to porozbijać. Nie ma problemu. I na drugą stronę, tylko tutaj uwaga ciągle na te rośliny. Dobra. Dalej mieliśmy jeszcze te skrzynki z tej strony, ale kurde, nie mogę zapominać, że tutaj nie mogę się dłużej zatrzymywać. Dobra, mamy to. Teraz dopiero checkpoint, aktywujmy. I właściwie TNT to mogę zabrać stąd, aż... Też nie ma najmniejszego problemu. No i spoko. Mam nadzieję, że to wszystko, co mogłem tutaj do tej pory zdobyć. Czyli co, do tamtych skrzyń na upartego też by dało radę nawet dolecieć, gdybym chciał, gdybym bardzo potrzebował. Ale to nie było absolutnie konieczne. Dobra, szybko tutaj na drugą stronę. Żeby nas te bąble tutaj nie potraktowały. No i okej. I mamy znowu tę sekcję, gdzie tylko się poruszamy w lewo lub w prawo. A to też swoją drogą niby się wydaje, że w takich przypadkach powinno być łatwiej, ale to niekoniecznie, bo czasem się okazuje, że tylko więcej jest tych pułapek tutaj. Można powiedzieć, że tutaj właśnie jest. Dobra. Tutaj nie mogę jakoś do tego wodospadu wlecieć. Swoją drogą ten wodospad przy tym filtrze wygląda dość dziwnie, tak jakby to był jakiś, kurczę, lód, jakaś zamarznięta woda. Bo w ogóle nie widać, żeby to leciało w dół. Ale to właśnie zasługa tego filtra po prostu. No, tutaj ciebie przeskoczę. Chyba nie powinno być problemów, prawda? Bo ja i tak muszę dostać się na drugą stronę. A to w sumie jeszcze zgarnijmy TNT. Dzięki temu dostaniemy się dalej. A więc tędy szybko. Oj! Tutaj trzeba, kurde, uważać, bo to właśnie... Można łatwo nie doskoczyć, jeśli źle to wyliczymy. Dobra, teraz szybko tutaj, na drugą stronę. Na spokojnie porozbijać te skrzynki. A, nie zapomnieć też o tym, że na dole mieliśmy kolejne. Tylko teraz jak tutaj się schodziło? W ten sposób możemy. Akurat o nitro się martwić nie musimy, bo rozbijemy sobie automatycznie na koniec przecież. Oj, już myślałem, że spadnę. Na szczęście nie było tak źle. Tu muszę jeszcze uważać. I z ostatniej skrzynki się wybić wystarczająco wysoko. Tak jest. Dobra, idzie to całkiem
sprawnie póki co. I za chwilę przejdziemy sobie i tak do Crasha. Bo to już koniec sekcji Dingo Dyla. Time to go out. No i mamy Crasha w wersji balonowej. Ale mówię, jeszcze będzie trzeba go tutaj sprawdzić. Również w osobnej wersji. Znaczy w normalnej wersji poziomu właściwie, tylko kurde. Aha, odtąd zaczynam, mimo że nie było checkpointu. Spoko. Checkpoint tutaj jest dopiero, ale i tak to działa w ten sposób, że jak zaczynamy sekcję czyjejś postaci, to jest to automatyczny checkpoint przy okazji. No ale na zbyt wiele zgonów tutaj się nie możemy sobie pozwolić. Dobra, czekamy na dobry moment. Lecimy szybko. Udało się. To będą wszystkie te skrzynki czasowe. Teraz tutaj. A, bo to górą sobie zrobimy. A właśnie, bo tutaj jeszcze były te owoce. Może tam ewentualnie te klejnoty jeszcze będą, ale jednak nie tym razem. Dobra. Jeszcze sporo mi brakuje tych owoców, więc muszę tutaj, kurczę, starać się zbierać wszystkie po drodze. Żeby nie było. Akurat ta sekcja bonusowa trochę bardziej wymagająca była. Ale też jeszcze na świeżo mamy ją w pamięci, więc spokojnie powinniśmy sobie dać radę. Dobra, i tutaj teraz. Na górę się dostać szybko. Okej. Dobra, tutaj już niczego nie było, prawda? Nie muszę się martwić. A, bo z tej strony z kolei trzeba się spieszyć. Tak jest, udało się. Teraz zaczekajmy chwileczkę. Dopiero teraz mogę to przeskoczyć. Dał radę jak najbardziej. I kończymy to. 42 skrzynki mamy. Ale od razu oczywiście, ile jest tego więcej do zdobycia, kiedy jeszcze dochodzi do tego wszystkiego fragment z Dingo Dylem w roli głównej. A nie powinno nas tutaj już to dziwić w tej grze. To już taki standardzik trochę się zrobił. Uwaga na nitro. No i teraz, ostrożnie, muszę pamiętać o tym, żeby na koniec tam nie zbijać skrzynek, ale to dopiero będzie przy kolejnej ucieczce. Na razie jak najbardziej rozbijamy wszystkie na wszelki wypadek. Tam aż tak dużo nie tracimy czasu, rozbijając te skrzynki właśnie. Prawie bym tutaj spadł, ale dobra. Wyratowaliśmy się na szczęście podwójnym skokiem. I to najważniejsze. Dobra, tutaj wszystko rozbite bardzo ładnie. I jeszcze jeden fragment tutaj. No, oczywiście tutaj nie mamy, kurczę, sekretu. Rozbijmy najpierw skrzynkę i dopiero będziemy lecieć. Oj. Musiałem wyczekać, ale udało się na szczęście. Dobra. Aj. Już myślałem, że kurczę źle to zrobiłem. Ale ładnie, wszystko rozbite. No i na szczęście zbierzemy wystarczająco dużo tych owoców. Już nie ma innej opcji właściwie. Troszeczkę jeszcze oczywiście brakuje do kolejnego klejnotu, ale zaraz to sobie nadrobimy. Poczekajmy tylko chwilkę, niech się to rozbije. I ruszamy. Ostatnia ucieczka przed nami. Jeden zgon na koncie w tym momencie, czyli mogę sobie jeszcze na dwa pozwolić niby. No, bo się tak wróciłem. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Tutaj muszę to rozbić, bo ten dinozaur przeskakuje. I nie rozbija tamtej skrzynki. O nie, ale że zwolniłem teraz. Teraz spadamy. Dobra. Porozbijał mi te dwie skrzynki, które tam były w powietrzu i o to mi chodziło. To mam nadzieję, że nie przeoczyłem żadnej po drodze.
Gorsze tylko jest to, że przeoczyłem najwyraźniej ukryty klejnot. O, ja nie wierzę. Gdzie ja ominąłem niby 6 skrzynek? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Czy to jest możliwe, że aż tyle skrzynek zostawiłem gdzieś? Ja cię kręcę. To chyba aż będę musiał sobie przejrzeć nagranie, gdzie to mogło być pominięte. Wydawało mi się, że zebrałem wszystko, no ale dobra. Nie pozostaje nic innego, jak ten poziom powtarzać. Jeśli chodzi o brakujące 6 skrzyń, to pozostawiłem je praktycznie na początku tego poziomu, kiedy gramy jeszcze jako Dingodile, a konkretnie tutaj po lewej mamy te 6 skrzynek. Przejrzałem sobie swoje nagranie i okazało się, że tutaj właśnie tego nie rozbiłem, więc teraz tylko ruszam do końca poziomu, przy okazji szukając jeszcze ukrytego klejnotu. No dobra, trochę się tego klejnotu naszukałem, ale mam tutaj w tym miejscu, widać pod tym liściem było przed chwilą. Okej. Udało się doskoczyć na szczęście, więc z tym nie było problemów. No i teraz tylko ruszamy do końca tego poziomu. Aj, tylko że tutaj się trochę zakręciłem. Oj, kurczę. No nie, no nie wierzę. Proszę bardzo. Udało się przejść ten poziom. Tutaj jeszcze rozbijmy wszystko. Będziemy mieli dzięki temu klejnot za wszystkie skrzynki. A do tego się nawet w 3 zgonach zmieściliśmy, chociaż akurat ten klejnot za maksymalnie 3 zgony już wcześniej został zdobyty. No a przy tym jeszcze ukryty, sekretny klejnot też zgarnięty. No i jak widzicie, w międzyczasie sobie jeszcze zmieniłem postać na Coco w tej wersji balonikowej, żeby też móc wam to zaprezentować. A żeby jeszcze dokładniej to pokazać, no to tak Coco wygląda właśnie przy tej skórce, w normalnej wersji, bez filtra graficznego. No będziemy mieli okazję jeszcze sobie potestować te nowe skiny. W każdym razie wszystkie do tej pory przynajmniej dostępne poziomy w ramach tego wymiaru udało się w 100% ukończyć. Mamy wszystkie klejnoty, oczywiście pozostały tylko czasówki, którymi będziemy zajmować się na sam koniec tej serii. To oznacza, że w następnym odcinku będziemy mogli zabrać się za nowy wymiar, a więc oczekujcie i zostawiajcie kciuki w górę, jeśli seria wam się podoba. Do usłyszenia!